Cześć. Właśnie skończyliśmy projekt realizowany w ramach letnich praktyk BND. Celem projektu było stworzenie oprogramowania i wizualizacji sterującej plotterem CNC. Jego zadaniem było narysowanie dowolnego kształtu na arkuszu papieru z wcześniej przygotowanego programu lub narysowanie swojego wzoru. Całość musiała być stworzona w sposób przejrzysty i jasny dla użytkownika, tak aby korzystało się z tego przyjaźnie. Zanim przystąpiliśmy do projektu, odbyliśmy tygodniowe szkolenie, które składało się z trzech kursów: Basic, Mapview oraz MapNow. W szkoleniu Basic poznaliśmy podstawy programowania sterowników. W Mapview nauczyliśmy się, jak tworzyć wizualizację, a w MapMotion jak obsługiwać mapę. Do każdej z kursów otrzymaliśmy certyfikat, dzięki czemu byliśmy gotowi do rozpoczęcia pracy nad projektem. Przejdźmy teraz do wizualizacji strony głównej. Na samej górze mamy przycisk Start, który załącza nam działanie urządzenia. Możemy zmienić również język na angielski. Zobaczmy, jak to wygląda. Po prawej stronie znajdują się informacje odnośnie całego procesu. Diody informujące o aktualnym stanie urządzenia. Możemy teraz rozpocząć sterowanie ręczne maszyną. Jak widzimy, pojawiają się suwaki, strzałki oraz mamy możliwość wpisania ręcznie dowolnej pozycji. Moim zadaniem było przygotowanie edytora graficznego, dzięki któremu można tworzyć obrazki z predefiniowanych kształtów. Na przykład linii, koła, prostokątu, gwiazdy czy łuku. Możliwe jest także cofanie narysowanych kształtów oraz czyszczenie całości rysunku. Po kliknięciu przycisku Konwertuj wygenerowany plik w formacie SVG zostaje przekonwertowany do kodu JICA. Dzięki zastosowaniu właśnie grafiki wektorowej łatwym zadaniem okazało się stworzenie odpowiednich kodów G i M na podstawie narysowanych kształtów. Ważnym elementem sterowania jest kontrola parametrów maszyny, takich jak przyspieszenia, prędkości czy limity przemieszczeń w poszczególnych osiach. Operator ma możliwość zmiany tych parametrów, które są potem zapamiętywane w pamięci urządzenia, nawet po wyłączeniu zasilania. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu komponentu Map Technology, a mianowicie MPRCP, mamy możliwość wczytania jednego z wcześniej przygotowanych zestawów parametrów. Moim zadaniem było stworzenie strony, która będzie umożliwiała zarządzanie użytkownikami. Używając komponentu Map User, stworzyłam stronę, która umożliwia dodawanie nowych użytkowników, ich edycję, logowanie się oraz usuwanie niepotrzebnych użytkowników. Map User umożliwiło przypisanie każdemu użytkownikowi konkretnej roli, dzięki której możemy określić, jaki dostęp konkretny użytkownik będzie miał do danej funkcjonalności programu. To jest bardzo pomocnym narzędziem podczas pracy z programem. Moją główną rolą była obsługa G-kodu oraz motionpada, widżetu. G-kod jest kodem wykorzystywanym do komunikacji z maszynami CNC, w naszym przypadku z plotterem. Widżet umożliwia nam otwieranie oraz zapis kodu. Otwieramy sobie plik, mamy możliwość jego edycji, zapisu, a jak już jesteśmy zadowoleni z niego, to po prostu wysyłamy go do maszyny, żeby wiedziała, co ma narysować. Jednym z moich zadań była konfiguracja silników napędzających plotter w taki sposób, aby współpracowały one ze sobą i działały niezawodnie. Pomniejszym zadaniem była konfiguracja alarmów, które są dość ważne z perspektywy użytkownika końcowego. Alarmami zajmuje się operator bądź też serwisant naprawiający błędy występujące podczas użytkowania maszyny. Mogą być to błędy związane na przykład z osiami CNC, tak jak widać na załączonym obrazku, możemy te alarmy potwierdzić, bądź też mogą być to błędy związane z obsługą pendrive'ów. Praktyki dają studentom możliwość realizacji ciekawych projektów, w trakcie których ważne jest kreatywne myślenie i umiejętność pracy w zespole. Podczas realizacji zadań studenci wykorzystują wiedzę zdobytą na studiach oraz poznają technologię BND. Chcesz wziąć udział w takim projekcie? Sprawdź program praktyk na naszej stronie internetowej.